Słuchajcie, Lime, Hive, Bird, a teraz City Bee wchodzi do Warszawy. Co ty myślę? No wrócę tutaj wam krótkiego mema. Ale zanim to się stanie, no to poniżej znajdziecie kod promocyjny na 20 zł na darmowe jazdy w City Bee. Także rejestrujcie się, warto korzystać. A dzisiaj wracamy do tradycyjnego punktu programu, unboxingi najnowszych zakupów SIN. Pomożesz mi? Córa jest, ale chyba poza kadrem będzie, bo troszkę za niska jest. Potrzymaj proszę. Pamiętacie moje buty z Chin? Tak mi się spodobały, bo stwierdziłem, że kupię takie same dla syna, ale w wersji piaskowej takiej. Oj, rozerwałem torbę ochronną, w której są. Popatrzcie, jakie cuda. Gorąco polecam. Przewiewne, wygodne, a co najważniejsze, numeracja odpowiada naszej. Op, to by na razie tu wrócimy. Rozmiar wziąłem o numer na wyrost. Nie wiadomo było, ile będą szły. A szły tylko 2 tygodnie, tak samo jak moje. Wymowna nazwa Fashion. Także gorąco polecam. Oczywiście jak wszystko, link znajdziecie poniżej. Tutaj jest kordura, jak to się nazywa ten materiał, gęsto tkany, wytrzymały. Tutaj mamy wstawkę z nubuku, naprawdę porządnie wykonane. Podeszwa wygląda jak Vibram, tylko nie ma tutaj tego żółtego znaczka. Moje czarne jak na razie się bardzo dobrze sprawują, nic się nie wyciera. Także godne polecenia, ale zobaczmy kolejną pakę, którą teraz, może tą. Ta to powinna być płytka Cirque du Soleil. Byliśmy na przedstawieniu w Krakowie jakiś czas temu. No i można było kupić między innymi płytę. Ale płyta kosztowała jakieś obłędne pieniądze. A tutaj się udało dostać na eBayu za całe 5 funciochów z wysyłką. Także warto polować na okazję. Na przedstawieniu grubo powyżej 100. I ostatnia paczucha. Nie wiem co tu jest, ale w miarę ciężka. Okej. Piękna pogoda dzisiaj. Jak widzicie, wiśnie, czereśnie pięknie kwitną. A to akurat jest tajemnica. Mała elektronika do projektu, który zobaczycie niebawem. Ale to wtedy się pochwalę, co tak naprawdę przyszło. Także na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. Co tu jest? Bursztyn. Bursztyn to nie bursztyn. Albo żywica. Żywica ładnie wycieka z jednej z czereśni. Chyba stąd. Da się to zjeść? Nie. Nie? Myślę, że to można by gumę do wycia z tego zrobić. Tak, ale już się nie klei. Dobra, wracamy do domu.